Ty, co to jest? Tworzymy polski dubbing AI do Kotora? Co? Co ty gadasz? 5 godzin temu. Komunikator został włączony, Lordzie Malak. Doskonale. Do wszystkich jednostek. Voxalter aktualnie... Co ty gadasz? Ej, potrzebujecie jakiejś pomocy przy tym? Ja bardzo chętnie dołączę do projektu i jakoś pomogę, wesprę go. Pracuję nad Star Wars Knights of the Old Republic oraz Divinity Original Sin 2. Równocześnie tworzymy portal, który pozwoli każdemu z was na udoskonalanie i tworzenie własnego dubbingu. Musicie być gotowi na wyeliminowanie wszelkich niedoskonałości. Nie pozwolimy, aby jakiekolwiek błędy przeszkodziły innym obywatelom w korzystaniu z naszych dzieł. Ugnijcie się przed potęgą ciemnej strony. Co ty gadasz? Co ty gadasz, stary? Wpadliśmy w zasadzkę przygotowaną przez flotę Sithów. Wróg przypuścił atak na Empire. Pospiesz się. Nie mamy dużo czasu. Co ty gadasz? Nazywam się Trask Ulgo. Służę we flocie Republiki. Na Endar Spire dzielę z tobą kabinę. Pracujemy na różnych wachtach. Pewnie właśnie dlatego do tej pory nie mieliśmy okazji się spotkać. A teraz pospiesz się. Musimy odnaleźć Bastille. Trzeba jej pomóc wydostać się z tego statku. Bastila to oficer dowodzący na Endar Spire. Nie wierzę w to, stary. Ej, proszę, odezwijcie się do mnie. Ja tak jak tylko mogę, wam pomogę w tym, żeby Kotor był stary po polsku. Ale mam ochotę to ograć. To znaczy Cerem. Ale to ona dowodzi w czasie tej misji. Jednym z nas... Kart Onasi! Sithowie zaraz zdobędą nasze pozycje! Długo już nie wytrzymamy! Wszyscy żołnierze na mostek! To był Kart. Skontaktował się z nami za pomocą komunikatora. To jeden z najlepszych pilotów Republiki. Walczył w większej liczbie bitew niż cała załoga Endar Spire razem wzięta. Zdążyłeś w ostatniej chwili. Została tylko jedna kapsuła ratunkowa. Dalej, możemy się ukryć na planecie, nad którą się teraz znajdujemy. Jesteśmy Voxalter, tworzymy dubbingi do gier, które na nie zasługiwały, ale nigdy ich nie dostały. W tym filmie to dość surowy przykład naszej pracy. Załączyliśmy również kilka w to, ponieważ musicie wiedzieć, że dubbing nie jest idealny, to jest AI i czasami emocje się nie zgadzają. Budujemy. Walczę w szeregach Republiki, tak jak ty. Jesteśmy ostatnimi członkami załogi na pokładzie Endar Spire. Kapsuła ratunkowa Bastili opuściła już statek. Nie ma sensu, żebyśmy tu sterczeli i narażali się na ogień Sithów. Ruszajmy. Później będzie czas na pytania. Co ty gadasz? Ciekawe, jak duży procent jest już zrobiony. Nie, stary, zebranie kilku chętnych widzów, zmienienie dubbingu AI na zwykły to jest zbyt duża ilość pracy. AI idealnie. Dobrze widzieć cię znowu na nogach. Chyba śniło ci się coś koszmarnego. Obawiałem się, że już się nie obudzisz. Jestem Kart, jeden z żołnierzy Republiki z Endar Spire. Byliśmy razem w jednej kapsule ratunkowej. Pamiętasz mnie? On ma nawet taki trochę amerykański akcent, nie? Przez kilka dni byłeś nieprzytomny. Co ty gadasz? No, oni nie są nigdy zdubbingowani, kosmici, okej. A to co takiego? Ludzie ukrywają się wśród obcych? Do zbiegowie Republiki! Do ataku! Ale zajebista. Bez historii, bez przeszłości. W tym narożniku ślepy Duncan. W drugim narożniku nowa postać na arenie pojedynków Taris. Powstała z cieni, bez historii, bez przeszłości i bez imienia. Tajemniczy przybysz. Zajebiste.
żebyście zostawili mnie w spokoju. Lisie. Daj mi trochę miejsca, Robalu. Twój oddech śmierdzi. Jakbyś się z bandą całował. Kujami, dziuski, cikanaj. Konwatoga, smaktilia. David, jubon. Bastila. Puszczone dziecko. Rozumiem. To prawda, że nie mam doświadczenia wojskowego. Być może nie powinnam tak szybko wydawać osądów. Dobrze, Kart. Co proponujesz? Ej, jeżeli chcemy się stąd zajebiste. Wydostać, to musimy zaprzestać sporów o dowództwo i zacząć działać jako zespół. Chcemy wydostać się z tej dziury, czyż nie? Najlepsze jest to, że to są oryginalne głosy, nie? Wzywałeś mnie, Lordzie Malak. Poszukiwania Bastilii trwają zbyt długo. Nie możemy pozwolić, aby opuściła Taris. Zniszczyć całą planetę. Całą planetę, Lordzie Malak? Przecież na Taris żyją miliony istot. Zabijemy niezliczoną ilość niewinnych cywili. Nie wspominając już o naszych ludziach, którzy znajdują się na planecie. Twój poprzednik, admirale, popełnił błąd, kwestionując moje rozkazy. Chyba nie jesteś na tyle nierozważny, żeby zrobić to samo. Oczywiście, że nie, Lordzie Malak. Będzie, jak rozkażesz. Ale ustawienie floty na pozycji zajmie kilka godzin. Więc sugeruję, abyś rozpoczął natychmiast. Możesz odejść, admirale. Tak, Lordzie Malak. Zajebisty fest! O chłopie, nie no, totalny... Ty, oni mają coś więcej, ja to muszę zasubować. Do Divinity Original Sin, do New Vegasa? Co ty gadasz, stary? Nie no, dobra, ja czekam na więcej info, stary, bo ja, przecież ja to muszę ograć. No ja jestem totalnym fanboyem Kotora. Jaka zajebista sprawa.